przodu do tyłu. Dla mnie jest okej. Dla mnie jest okej. Mnie coś widać? Widać. Zrobimy cię pewnie to na razie. Szanowni Państwo, spotykamy się w Spoko Cafe, to znak, że wkrótce rozpocznie się akcja Włocławek za pół ceny. Jest ze mną Patryk Ciechanowski, który jako jeden z przedstawicieli włocławskich przedsiębiorców współorganizuje wspólnie z Włocławskim Centrum Biznesu właśnie akcję Włocławek za pół ceny. Poprzednia akcja, można powiedzieć, zakończyła się dużym sukcesem. Wzięło w niej udział ponad 50 przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o mieszkańców, po informacjach, które były umieszczone zarówno w internecie, jak i po tych informacjach, które bezpośrednio do nas docierały, no widzieliśmy, że rzeczywiście cała akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. W tym roku planujemy akcję zorganizować od 30 września do 2 października, czyli od czwartku do soboty. Celowo zmieniliśmy tą datę ze względu na to, że mamy niedzielę niehandlową, a zależy nam przede wszystkim na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców Włocławka miało możliwość skorzystania z oferty lokalnych przedsiębiorców, ale też zmieniliśmy ją również przede wszystkim dla przedsiębiorców, tak żeby każdy z nich mógł zaprezentować swoją ofertę właśnie lokalnym mieszkańcom. Patryk, może opowiesz, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą się do nas zgłaszać i przede wszystkim czego od przedsiębiorców oczekujesz? Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać poprzez formularz, który znajduje się na stronie Włocławskiego Centrum Biznesu. Czego oczekujemy od przedsiębiorców? Może nie tyle oczekujemy, do czego zachęcamy bardziej. Przygotowanie przynajmniej 3 produktów z podstawowej oferty za pół ceny, tak, minus 50%. Zachęcamy do tego przede wszystkim, patrząc gdzieś na nasze doświadczenie, ponieważ w poprzednich edycjach Włocławka za pół ceny, to właśnie te lokale, które, że tak powiem, najfajniejsze produkty zaoferowały, otrzymywały najwięcej odwiedzin, tak, ze strony gości. Zachęcamy do tego też przede wszystkim po to, zachęcamy do zgłoszeń, żeby podziękować tak naprawdę, jakby nasza wizja tego jest taka, że dziękujemy naszym gościom za to, że wspierali nas w całym tym trudnym okresie pandemii, tak? Jest to z jednej strony gdzieś tam pewna zachęta do tego, żeby nowi goście się pojawili w lokalach, czy to gastronomicznych, czy jakichś usługowych, ale jest to przede wszystkim dla nas podziękowanie stałym klientom, którzy nieprzerwanie w trakcie pandemii odwiedzali nas nawet po produkty na wynik. Dlatego w tej edycji również pojawiła się taka opcja, gdzie zachęcamy przedsiębiorców na wypadek ewentualnego ograniczenia działania do tego, żeby oferowali również produkty w opcji na wynik. Włocławek za pół ceny, ta edycja, którą szykujemy, jest drugą edycją, tak jak wcześniej powiedział Patryk, no, zeszły rok pandemia troszeczkę pokrzyżowała nam plany, natomiast to, na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na tym, żeby ta akcja rzeczywiście była cykliczna. Tak jak powiedziałem na samym początku, w pierwszej edycji wziął udział ponad 50 przedsiębiorców. W tej edycji mamy nadzieję, że uda nam się pobić ten wynik. Bardzo duży nacisk będziemy kładli tutaj również na zachęcenie instytucji kultury do tego, żeby włączyły się w całą akcję Włocławka za pół ceny. Tak jak też mówiliśmy wcześniej, punkty handlowe, punkty usługowe, punkty gastronomiczne. Drodzy przedsiębiorcy, czekamy na Was. To jest świetna okazja do tego, żeby pokazać się włocławskim mieszkańcom, tak? Zresztą nie tylko Włocławka, ale również okolic. To jest również świetna okazja do tego, żeby przedstawić swoją ofertę w bardzo ciekawy sposób, ponieważ to, że zgłosicie swój udział w akcji Włocławek za pół ceny, to jest jedno. Natomiast my, jako organizatorzy, czyli Włocławskie Centrum Biznesu, jak i Spoko Cafe, dążymy przede wszystkim do tego, żeby akcja została jak najbardziej rozpowszechniona. Wszystkie informacje będą umieszczone na fanpage'u Włocławka za pół ceny. Także, drodzy przedsiębiorcy, zapraszamy Was do zgłaszania. Drodzy mieszkańcy, zapraszamy Was do skorzystania z akcji. No i tak naprawdę, słuchajcie, 30 września, 2 października, czekamy na Was. Mamy nadzieję, że zmotywujecie nas do tego, żeby kolejna edycja była jeszcze lepsza, jeszcze większa i żeby odbiła się jeszcze większym echem we Włocławku. Dokładnie. Zachęcamy również do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie publikujemy cyklicznie informacje o partnerach, o przedsiębiorcach, którzy już wyrazili chęć wzięcia udziału w akcji. Pojawiają się tam również informacje dotyczące tego, co akurat będzie w promocji w te dni, kiedy będzie odbywać się wydarzenie.
A jak się zgłosić, gdzie? Bo nie wiem, czy o tym było, czy mi umknęło? Było, wystarczy wejście na fanpage Wocławek za pół ceny, fanpage, który funkcjonuje w ramach portalu społecznościowego Facebook. I tam tak naprawdę wszystkie informacje zostały umieszczone. Ewentualnie można wejść na stronę Wocławskiego Centrum Biznesu i również tam jest odpowiednia zakładka, która skieruje nas do właśnie formularza kontaktowego. Coś, czego nie było w poprzednich edycjach, a wprowadziliśmy w tej edycji, to przede wszystkim to, że zgłoszenia odbywają się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, czyli mamy cały formularz kontaktowy, do którego wprowadzamy nasze dane, wprowadzamy dane o ofercie, jak również załączamy logotypy, dzięki którym będziemy mogli we właściwy sposób zaprezentować firmy na fanpage. Dziękujemy.